Co udało się dzisiaj tutaj przebadać? Lekarka mi świetnie wytłumaczyła, co mam postępować, gdzie mam się jeszcze udać, na jakie badania dodatkowe. Często korzysta Pani z porad tutaj właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym? Nie, pierwszy raz. Jak wrażenia? Mówi Pani, że to była dobra konsultacja. Tak, bardzo dobra. Na pewno bym skorzystała jeszcze, jakby coś takiego było. Chcieliśmy też zaakcentować to 7-lecie działalności Uniwersyteckiego Szpitala właśnie dla mieszkańców Opola, województwa opolskiego, zapraszając ich na badania profilaktyczne. Zorganizowaliśmy akcję Profilaktyczna 7, 7 gabinetów, w którym oferujemy różnego rodzaju badania, m.in. gęstości kości, badania wzroku, badania diagnostykę kardiologiczną i konsultacje w tym zakresie, konsultacje diabetologiczne. Są z nami studenci kierunku lekarskiego z Międzynarodowego Stowarzyszenia IFMSA. Oni edukują pacjentów. Robiliśmy wcześniej zapisy, więc no, chcieliśmy też zapewnić taki komfort osobom, które dziś do nas przychodzą. Samorząd Województwa Opolskiego przekazał Wojewódzkie Centrum Medyczne do Uniwersytetu celem stworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. No i Uniwersytet Opolski przejął nasz szpital. Przez 7 lat ponad 260 milionów złotych pozyskaliśmy na inwestycje w szpitalu. Ponad 2,5-krotnie powiększyliśmy przychody szpitala, ze 180 do 440 milionów złotych. Przeprowadziliśmy szereg dużych inwestycji. Między innymi ten obiekt, w którym się znajdujemy. Kiedyś to był stary obiekt pralni. Zmienił się nie do poznania. W tym obiekcie mamy Centrum Naukowo-Badawcze i nasz zespół prowadzi prace naukowe. Dzisiaj z okazji 7-lecia mamy realizowane wizyty pacjentów u naszych specjalistów. Wykorzystujemy ten sprzęt, który mamy do dyspozycji, a tutaj jest zainstalowany i tomograf, i rezonans. Co skłoniło Panią dzisiaj do tego, żeby przyjść tutaj? Skąd się Pani w ogóle o tym dowiedziała? No, przez internet się dowiedziałam i chętnie korzystam i polecam wszystkim z takich badań profilaktyki. Jak najbardziej. I to jest okazja, żeby skorzystać i się przebadać. A skąd właśnie pomysł na to, żeby było to badanie dotyczące gęstości kości? No, myślę, że w moim wieku to już kobiety też szczególnie powinny badać. Kobiety, które były matkami, jednak ten wapń ucieka z kości i żeby się ewentualnie wspomóc, to trzeba się przebadać. To będzie pierwsze takie badanie? Nie. Miałam kiedyś przy okazji mammografii, też w programie, zrobiono raz już takie badanie. Czyli rozumiem, że polecałaby Pani to, żeby przychodzić i jednak się badać. Jak najbardziej. Polecam szczególnie skorzystanie z takich okazji jak dzisiaj. No z racji tego, że pacjenci, starsi pacjenci mają no niestety gęstość kości troszeczkę mniejszą niż młody człowiek, to warto czasami podejść do nas, jak jest taka okazja jak dzisiaj, i sobie takie badanie zrobić, sprawdzić w jakim stanie są nasze kości, żeby nie mieć później jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. Na czym polega takie badanie i co ono pokazuje? To jest tak jakby, można tak powiedzieć, prześwietlenie takiego albo odcinka lędźwiowego kręgosłupa, albo biodra, ewentualnie całego ciała czy przedramienia, bo akurat z takich najczęściej obszarów robimy pomiar gęstości kości, czyli tak zwaną densytometrię. I pokazuje nam ona właśnie stan naszych kości. Mhm. Czy my potrzebujemy jakiegoś, powiedzmy, dodatkowego wspomagania jakimiś lekami, czy może jakiegoś leczenia, albo zwiększonej uwagi, czy jakiejś większej dawki ruchu, no bo to też jakby nie było i witamina D, i troszeczkę ruchu, to tym kościom naszym jednak pomagają. To, co mamy w chwili obecnej, no już bardzo cieszy. Niektóre oddziały są zupełnie nie do poznania. My razem ze szpitalem realizujemy wiele projektów, między innymi otworzyliśmy przychodnię, która obsługuje mieszkańców z osiedla Malinka. Ta współpraca jest wzorcowa, także i z uniwersytetem, i ze szpitalem, także dla mnie najważniejszy jest ten aspekt naukowy, ale dla mieszkańców obsługa i usługi medyczne, które stoją na coraz wyższym poziomie. Zmienia się kadra, dochodzą nowi studenci, bo jest to jednak szpital kliniczny, w którym po prostu studenci uczą się, praktykują. I to, że nowe kadry już wchodzą powoli na rynek, które kończą naszą uczelnię, no to też bardzo cieszy. To jest przy tych deficytach, jeśli chodzi o zasoby kadry lekarskiej, jest to bardzo ważny aspekt w tych 7 latach. Ja patrzę na Uniwersytecki Szpital Kliniczny z takich dwóch perspektyw. Ja wiem, że Państwo jako lekarze macie swoje obowiązki, tą podstawową funkcję, którą tutaj wykonujecie, zadania, ale patrzę
z tej perspektywy kształcenia kadr lekarskich, tych, którzy kończą studia, przychodzą tutaj, będą pracować i będą wzmacniać potencjał bardzo potrzebny i niezbędny wręcz, a nie będę mówił o tych statystykach lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców, bo to jest fatalne. Dzisiaj to się poprawia, się cieszę, że tych 78 studentów opuściło mury uniwersytetu. Duża część z tych absolwentów tutaj jest z nami i to jest bardzo ważne. Myślę, że my nie tylko dojdziemy do takiej liczby 1000-1100 studentów kierunku lekarskiego. Ja mam nadzieję, jestem przekonany, że większość z nich znajdzie potem pracę w różnych placówkach zdrowia województwa opolskiego. Skąd się pani dowiedziała o tym, że dzisiaj tutaj taka akcja WSK? A z radia, z internetu. Dużo znajomych mi mówiło o tej akcji. I tak z dzieckiem przyszliśmy profilaktycznie się zbadać. Dziecko w jakim wieku i jakie były dokonywane badania? 5 miesięcy, skórne, ogólne takie badania. Ale to tak bardziej profilaktycznie, czy też dziecko ma jakiś tam problem, że należało to zdiagnozować? Profilaktycznie, profilaktyczne badania.